Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj kontynuować temat zmian kadrowych w Federacji Rosyjskiej. Oczywiście najbardziej medialne są zmiany w Ministerstwie Obrony, ale dzisiaj poruszymy ten temat trochę szerzej, bo o Siergieju Szaigu już mówiliśmy dość dużo, zresztą o Andrzeju Bielausowie także, a dzisiaj chciałbym Państwu pokazać, że do pewnego stopnia zaczynają te zmiany nabierać charakteru zmiany pokoleniowej. Zaczynają wchodzić do gry młodsi gracze, przy czym ma to faktycznie charakter w dużym stopniu dynastyczny. Zanim jednak przejdziemy bezpośrednio do tego, to chciałbym jeszcze zatrzymać się na Nikolaju Platonowiciu-Patruszewie. Wczoraj w przeglądzie mówiłem Państwu, że on został pomocnikiem prezydenta, natomiast wczoraj w natłoku wydarzeń, to był bardzo nasycony przegląd. Pominęliśmy, czy ja w zasadzie pominąłem jedną arcyistotną informację. Otóż wiemy, czym na tym stanowisku ma się Patruszew zajmować. On będzie pomocnikiem prezydenta do spraw budowy okrętów, do spraw przemysłu stoczniowego, ale konkretnie chodzi oczywiście o stocznie wojenne. Więc człowiek, który był szarą eminencją Kremla, choć nie miał stanowiska posiadającego. Precyzyjnie zarysowany zakres obowiązków, teraz dostaje ten zakres i jest on stosunkowo wąski. Przy czym, oczywiście, on będzie pomocnikiem prezydenta, a ta gałąź przemysłu obronnego w Rosji ma już ludzi, którzy się nią zajmują: są odpowiedni ministrowie, dyrektorzy, a Patruszew nie do końca dokładnie wiadomo, jak, w jaki sposób będzie kontrolował ich pracę. Czy on się ma tylko temu przyglądać, czy podejmować jakieś decyzje? To drugie jest wątpliwe, ponieważ on z budową okrętów, z marynarką wojenną. Czy w ogóle z przemysłem zbrojeniowym ma wspólnego bardzo niewiele. Wydaje się więc, że ten człowiek, który spędzał całe swoje życie w Moskwie w aparacie centralnym, a którego teraz wysyłają na długie podróże po miastach stoczniowych Federacji Rosyjskiej, traci swoje stanowisko i traci swoje wpływy. I jest to zmiana faktycznie potężna, ponieważ z jednej strony Władimir Putin odsuwa Klan Shaigu od władzy, odbiera im władzę siłową, i jednocześnie, jak się wydaje, dla pewnego zachowania balansu, odsuwa także jednego z głównych graczy w obozie FSB, w obozie służb specjalnych od władzy. To jest duża zmiana. Natomiast, tak jak mówiłem, Chciałbym Państwu pokazać, że te zmiany mają w dużym, w dużym stopniu wymiar pokoleniowy. Można to zaobserwować w Czeczeniu, gdzie jest to oczywiście do pewnego stopnia parodią wydarzeń w, z Moskwy. Tutaj mamy do czynienia z synem Ramzana Kadyrowa, Adamem Kadyrowym, który ma zaledwie 16 lat, a już w tej chwili na przykład został, jak tutaj czytamy, Kuratorem Uniwersytetu Specnazu. Faktycznie w Czeczeni znajduje się taki ośrodek szkoleniowy, określany w taki dość nietypowy sposób, i jest to miejsce, gdzie szkolą się ludzie zarówno z czeczeńskich, nazwijmy to w ten sposób, oddziałów. Czeczenia jako część Federacji Rosyjskiej nie ma swoich osobnych sił zbrojnych. Wszyscy żołnierze wierni kadrowowi są albo członkami Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, albo specnazu, jednak formują oni swoje oddzielne jednostki. Nazywamy ich kadrowcami, faktycznie jest to swojego rodzaju armia wewnątrz armii. I oni się uczą właśnie w Uniwersytecie Rosyjskiego Specznazu w miejscowości Gudirmes, ale tam także uczą się ochotnicy, którzy chcą walczyć na frontach wojny z Ukrainą. I na Człowieka, który ma być odpowiedzialny za tę placówkę, zostaje wyznaczony nastolatek, wychowany w pałacu, który niczego póki co wspólnego z armią, ze specnazem, tym bardziej z działaniami bojowymi po prostu nie ma. To jest no, jeszcze dziecko w gruncie rzeczy, człowiek, który powinien w normalnej sytuacji. Uczyć się w szkole średniej, który jest znany głównie z tego, że pobił człowieka oskarżonego o spalenie koranu w areszcie śledczym, a w Czeczeni zostaje on poważną figurą w uczelni wojskowej. Jest to swojego rodzaju kpina z tego typu instytucji, natomiast Ramzan Kadyrow przyzwyczaił nas już do tego rodzaju parody, więc nie czujemy się zaskoczeni. Natomiast o wiele bardziej poważnie wyglądają najnowsze ruchy w Moskwie, proszę Państwa, ponieważ po pierwsze duży awans dostał Nikolaj, przepraszam, właśnie syn Nikolaja, Dmitrij Patruszew. Dmitrij Patruszew, czyli syn wspominanego wcześniej Patruszewa, byłego dyrektora FSB i później sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wcześniej od około 6 lat był ministrem rolnictwa i w żaden sposób na tym stanowisku się nie wyróżniał. Przez te ostatnie 6 lat Rosja nie osiągnęła niczego szczególnego, jeśli chodzi o właśnie zarządzanie swoim rolnictwem. Oczywiście pozostaje ten kraj jednym z największych na świecie eksporterów pszenicy, ale był nimi 100 lat temu i Patruszew po prostu jeszcze tego nie popsuł. Z jego osiągnięć można tutaj nazwać umowę na sprowadzanie jajek z Turcji w momencie, w którym jajek w Rosji brakło. I ostatnie dopuszczenie do tego, by przymrozki wymroziły zasianą już w Rosji pszenicę. Choć bardzo prawdopodobne, że nie ma tutaj on żadnej odpowiedzialności, nie niesie za, to, za tę anomalną pogodę, chociaż ostatnie doniesienia o tym, że Rosja, Rosji brakuje radarów meteorologicznych, bo zabrali je na front, także mogą mieć tutaj wpływ na te wydarzenia. I ten człowiek Zupełnie niezapadający w pamięć minister rolnictwa został przy nowym rozdaniu po ostatniej niedawnej inauguracji prezydenta Putina na kolejną kadencję wicepremierem. Bardzo możliwe, że tutaj faktycznie widzimy pewnego rodzaju, tak jak mówiłem, zachowanie balansu. Putin lubi zachowywać balans pomiędzy różnymi swoimi. Sojusznikami, ponieważ w ten sposób jest w stanie panować nad tym, by nikt nie stał się przesadnie silny, nikt nie chciał przesadnie się na nim zemścić. Jest to jak najbardziej przemyślane działanie. I tutaj, skoro Nikolaj Patruszew został w zasadzie wysłany na honorową emeryturę i będzie oglądał, jak Rosjanie starają się Wyremontować swój jedyny lotniskowiec, a jego syn zaczął się piąć w tej karierze rządowej. Stanowisko wicepremiera to oczywiście nie jest samo w sobie. Stanowisko w pierwszym, w pierwszym szeregu władzy rosyjskiej no niemniej widzimy, że dostał kolejny poziom, kolejną możliwość, by jeszcze bardziej w przyszłości rozwinąć skrzydła i przejąć tę władze. W imieniu klanu patruszewych. To jest istotne, bo Rosja póki co znajduje się na takim, nazwijmy to, poziomie rozwoju myśli politycznej, że tym ludziom jeszcze nie przychodzi do głowy, że można po prostu oddać władzę. Komuś obcemu. I tutaj nie mówimy o tym, że Rosja jest na jakiejś osobnej ścieżce rozwoju cywilizacyjnego. To jest zupełnie normalne. Przez pokolenia ludzie oddawali władzę swoim dzieciom, swojej rodzinie, bo wydawało im się zupełnie nienaturalnym, że można ją oddać komuś po prostu obcemu, kto na przykład wybrał, wygrał wybory. W tej chwili w krajach europejskich jest to zupełnie naturalne. My już do tego przywykliśmy w Rosji, jeszcze uznają to za coś niewłaściwego, a wręcz za coś niebezpiecznego. Więc obserwujemy w tej chwili przekazywanie władzy dalej na następne pokolenie. I razem z Nikolajem Patruszewym także syn Jurija Kawalciuka dostał swojego rodzaju okazję, by zdobyć, przejąć władzę w imieniu tego kolejnego klanu. Jeśli nie kojarzycie nazwiska Kawalciuk, to już śpieszę z wyjaśnieniem, to było dwóch braci, Yuri Kawalciuk, nas tutaj interesuje przede wszystkim. To jest posiadacz 40% Banku Rasija i przewodniczący Rady Dyrektorów, ale to ma mniejsze znaczenie. To jest po prostu dawny kolega Władimira Putina, jeszcze z Petersburga. Zresztą jego brat także uczestniczył w tych kontaktach towarzyskich. To są ludzie z tego, co znamy jako ko kooperatyw Jezioro Oziera. To była taka grupa przyjaciół, wspólników, którzy w latach 90. robili wspólnie różne, nie zawsze uczciwe interesy, do której należał Władimir Putin i która w momencie, kiedy on stał się rosyjskim prezydentem, no, stała się grupą o ogromnych wpływach, ogromnych kontraktach państwowych. Stali się ludźmi bardzo bogatymi, wręcz można by powiedzieć, Trzymającymi władzę. Z tego samego środowiska, na przykład, pochodzi człowiek, którego być może kojarzycie, nazwisko Rottenberg, budowniczy mostu krymskiego, zresztą tych interesów było o wiele więcej. I syn Jurija Kowalciuka został w tej chwili, proszę Państwa, szefem Izby Obrachunkowej. To jest najwyższy organ kontrolny w rosyjskiej administracji. Ten człowiek, Członek klanu bogatych biznesmenów, którzy zrobili dobry biznes na kontakcie z prezydentem, w tej chwili będzie się zajmował kontrolą między innymi wydatków budżetowych. Wszystkich wydatków budżetowych. To daje temu konkretnemu klanowi, zresztą i bez tego bardzo wpływowemu, ogromną kontrolę nad wszystkim, co się w Federacji Rosyjskiej dzieje, zwłaszcza w tej chwili, kiedy ogromna część biznesu staje się z każdym miesiącem coraz bardziej uzależniona od właśnie wydatków budżetowych. Tak było od dawna. Rosyjski budżet był dokładnie tym narzędziem, które rozdzielało zdecydowaną większość pieniędzy w kraju, ponieważ stamtąd płynęły dochody z ropy czy z gazu, dalej po różnych branżach gospodarki. Teraz Kawalciuk i jego syn będą mieli nad tym większą kontrolę i to także jest, proszę Państwa, Przejaw tego, że następne pokolenie przejmuje władzę, większą zdecydowanie władzę niż kiedyś. Natomiast całego tego odcinka i tych rozważań by nie było, gdyby nie przeciek od Władimira Asieckina, i teraz Państwu to pokażę. Może przeczytam to w całości, żebyście mieli pełen obraz sytuacji, i dla kontekstu trzeba powiedzieć, że to jest przeciek sprzed tygodnia z 8 maja. Z momentu, kiedy jeszcze nikt z nas nie wiedział, że Andrzej Bielałusow zostanie ministrem obrony, że Szaigu zostanie zdymisjonowany, że Patruszew zostanie zdymisjonowany, to było jeszcze przed tymi wydarzeniami. I czytamy tak. Źródło z Federalnej Służby Ochrony ogłosiło nam o szczególnych instrukcjach związanych z Rezultatami porannego zebrania w związku z przyjętymi kadrowymi decyzjami, które mogą zostać ogłoszone w najbliższym czasie, źródło donosi, że nie zważając na wysiłki FSB, związane z próbami przedłużenia pełnomocnictw Michała Miszustina w fotelu premiera. Zająć ten fotel może obecny pełniący obowiązki pierwszego zastępcy premiera Federacji Rosyjskiej Andrzej czy czyją kandydaturę lobbuje jedna z najbardziej wpływowych, tutaj jeden z najbardziej wpływowych graczy w Kremlu. Tutaj powinniśmy użyć feminatywu, ale jakoś mi tu graczka zupełnie niestety nie brzmi. Kremla szeroko znana jako Katerina, w Tu wyjaśnijmy, chodzi o Ekaterinę Tichonową, czyli młodszą córkę Władimira Putina. Za chwilę trochę więcej o niej, ale kontynuujmy lekturę. W Kremlu sformowała się. Rodzina 2.0. Tutaj jest nowa rodzina 2.0, ale wydaje mi się, że wystarczy albo nowa, albo 2.0. To jest oczywiście nawiązanie do rodziny, to była nazwa własna, grupy zebranej wokół córki Borysa Jelcyna, która pod koniec lat 90. praktycznie przejęła władzę od słabnącego na zdrowiu przede wszystkim prezydenta, ówczesnego prezydenta Rosji. Czytamy dalej. Ale przy tym ich wiernym sponsorem, wciąż tej grupy nowej, pozostaje, pozostaje jeden z ludzi, którzy trzymają apsiak. Apsiak to jest w terminologii kryminalnej w Rosji taka wspólna pula pieniędzy, do której dorzucają się wszyscy bandyci zebrani w szajkę. Tym trzymającym apsiak jest Roman Abramowicz. Także kierownictwo Federalnej Służby Ochrony i naczelnicy oddziałów specjalnego przeznaczenia, wspólnie z wyższymi oficerami FSB, sądząc po danych od naszego źródła, przepracowywali plany przeprowadzenia szeregu specjalnych, specjalnych operacji w budynku Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, co wskazuje na brak wiary pierwszej osoby w państwie wobec oddziałów wojennego kontrwywiadu FSB i na możliwe decyzje kadrowe związane z Sergejem Szajgu i jego zastępcą Calikowym, szefem sztabu Gerasimowym w najbliższym czasie. Faktycznie tutaj zacznijmy od tego, że widzimy, że te Przecieki z 8 maja się spełniły w określonym stopniu. Bielałusow, oczywiście, nie został ostatecznie premierem, natomiast już wtedy te przecieki wyraźnie nam tutaj mówiły o tym, że pozycja Szajgu, Calikowa, Girasimowa jest zagrożona. I faktycznie już dzisiaj możemy powiedzieć, że. Te przepowiednie się spełniły w wystarczającym stopniu, żebyśmy mogli dowierzać. Jeszcze wrócę na chwilę do tego okienka. Tutaj widzimy jeszcze screen, który źródło Władimira Sieckina podrzuciło z posiedzenia Rady tych najwyższych osób na Kremlu, na którym faktycznie Jekaterina Tichonowa jest. Obecna, dodatkowo podpisana w taki bardzo nieoczywisty sposób po prostu Katerina. Zupełnie tak, jakby wszyscy powinni wiedzieć, kto to jest, albo jakby to nie jej oficjalne stanowisko i status były tutaj ważne. Może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest za osoba. Jest to postać bardzo zresztą tajemnicza. Tak jak i um, starsza córka Władimira Putina. Wiemy, że urodziła się w 1986 roku w Dreźnie i nie nosi nazwiska Putin, tylko Katarina Władimirowna tichanowa Chociaż mamy także doniesienia o tym, że ona po drodze wychodziła za mąż w ostatniej kolejności za człowieka nazwiskiem Zieliński, co jest swojego rodzaju ironią. W młodości zajmowała się akrobatycznym rollem i już wtedy pojawiała się przed kamerami, chociaż wtedy mieliśmy głównie plotki na temat tego, że może ona być córką. Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Później w 2015 roku media pisały, że Tichonowa pracuje w MGU, czyli w Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. W tamtych czasach Dmitrij Pieskow, rzecznik jej ojca, mówił, że nic o tej kobiecie nie wie. W 2018 roku Tichonowa pojawiła się jako kierowniczka niepaństwowego Instytutu Rozwoju i na Praktyka. Zajmującego się wsparciem badań naukowych i współpracującego z szeregiem państwowych koncernów z Rosneftiu, z Rosatomem, Siburem, Nowatekiem, Gazpromem no czyli dość poważna instytucja. I w lecie 2022 roku Tichonowa została członkiem Rady Rosyjskiego Stowarzyszenia Przemysłowców i Przedsiębiorców do spraw tzw. importa zamiesienia. Czyli prób rozpoczęcia produkcji w Rosji tego wszystkiego, co Rosja nie mogła do tej pory wyprodukować, i musiała kupować za granicą. A w zeszłym roku, w 2023, Bloomberg pisał o tym, że Tichonowa zajmuje się rozszerzeniem wpływów rosyjskiego biznesu w Afryce. W zasadzie, tak jak mówiłem, wiemy bardzo niewiele. Teraz dowiadujemy się z przecieków, że stała się ona. Jedną z ważniejszych postaci, bardziej wpływowych postaci na Kremlu. Jeśli faktycznie jest tak, jak w przecieku od Władimira Asieckina, należy zupełnie inaczej interpretować zmiany na stanowisku. Ministra obrony Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tutaj możemy mówić o całym szeregu różnych przyczyn. To, że Siergiej Szejgu się nie sprawdził, to jest taka najbardziej oczywista przyczyna. To widzieliśmy od samego początku wojny. Wszelkie postawione na jej początku cele pozostały niespełnione. Przebieg tej wojny wygląda zupełnie inaczej, niż to było prawdopodobnie planowane. Jeśli ta wojna miałaby hmm, być prowadzona w taki sposób, jaki faktycznie obserwujemy, nikt w Rosji by się na, z całą pewnością na to nie zgodził. Gdyby wiedzieli, że to będzie tyle trwało i tyle kosztowało, i że wynik będzie po takim czasie tak niepewny, nikt by nie odważył się tego zaczynać. Oczywiście ma to związek z tym, w jakim stanie była rosyjska armia w momencie rozpoczęcia wojny w tamtym momencie Siergiej Szajgu był ministrem obrony już od 10 lat, więc można stwierdzić, że w pełni za ten stan odpowiadał. Więc to jest jak najbardziej mm, oczywisty powód, dla którego Siergiej Szajgu stracił stanowisko. Kolejny powód to są oczywiście różnego rodzaju spory wewnątrz władzy. Mogą to być echa buntu Prigorzyna. Są i takie przecieki, które sugerują, że Władimir Putin zrozumiał w którymś momencie, że to Prigorzyn miał rację, idąc na Moskwę i chcąc pozbyć się szaigu. Zresztą są i takie wersje, według których Nikolaj Patruszew po prostu pokpił sprawę, ponieważ to on powinien być człowiekiem, który stałby ponad tym konfliktem i w jakiś sposób go moderował, tak, żeby nie dochodziło do tego rodzaju. Bratobójczych operacji jak marsz Prigorzyna na Moskwę, to było Rosji zupełnie do niczego niepotrzebne. Patruszew nie był w stanie temu zapobiec. Natomiast jest tutaj właśnie jeszcze ten wątek, że jeśli to właśnie Andrzej Bielausow, którego Jekaterina chciałaby widzieć na miejscu premiera, został ministrem obrony, to może świadczyć zarówno o tym, że odniosła ona częściowy sukces, jak i o tym być może, że odniosła sukces większy niż planowała. Faktycznie w tej chwili stanowisko ministra obrony jest niezwykle istotne z kilku różnych powodów. Przede wszystkim z takich, że można tam olbrzymie ilości środków finansowych kontrolować. Armia w tej chwili pożera około 1 trzeciej rosyjskiego budżetu, niecałe 7% PKB, wielokrotnie więcej niż medycyna czy edukacja, więcej niż inwestycje w infrastrukturę, więc jest to kontrola nad ogromnym przepływem finansów i jednocześnie jest to. Faktyczna, fizyczna kontrola nad uzbrojonymi ludźmi, co w Rosji jest jeszcze bardziej istotne niż kontrola nad samymi pieniędzmi. Jeśli nie mamy tam bagnetów, to tych pieniędzy i tak byśmy nie utrzymali w swoim portfelu. Więc to, co tutaj widzimy, nominacja Andrzeja Białousowa, może także nam się wpisywać w tę zmianę pokoleniową, jeśli córka Władimira Putina faktycznie. Była w stanie umieścić swojego człowieka na tak ważnej pozycji, faktycznie mogłoby to oznaczać, że osiąga ona nowy poziom wpływów na to, co się dzieje w tym państwie. W połączeniu z kolejnymi, o których mówiliśmy wcześniej, Roszadach, to faktycznie tworzy obraz młodych idących do władzy. Czy to coś dla nas poważnego zmienia? Oczywiście nie do końca, ponieważ jest to zgodne z wszelkimi możliwymi przewidywaniami. Nikt z nas nie spodziewał się, że Władimir Putin w momencie, w którym uzna, że jest już za stary, żeby sprawować swoje funkcje, że po prostu uzna, ogłaszamy wybory i niech Rosja będzie demokratyczna. Cały czas zastanawialiśmy się, kto może być jego następcą, kogo on wyznaczy. I wyznaczenie do tej roli własnej córki wydaje się tu jak najbardziej logiczne. Ten człowiek ma ogromne problemy z zaufaniem komukolwiek, więc tutaj także może się pojawić jak najbardziej taka decyzja, by na swojego następcę wyznaczyć właśnie Ekaterinę Tichonową i bardzo możliwe, że właśnie obserwujemy początek tego procesu tranzycji. I tak jak mówiłem, niewiele to zmienia, bo jest to element przewidywalny dla nas. Rozumieliśmy, że prędzej czy później może się coś takiego wydarzyć, choć także wielokrotnie Państwu mówiłem, że dla Putina będzie to bardzo trudną decyzją, by oddać komuś władzę i on bardzo prawdopodobny, że będzie u tej władzy, tej władzy trzymał się do samego końca. Co nie oznacza, że nie potrzebuje wiernego pomocnika, kiedy już traci siły na koniec. Więc wybór córki jak najbardziej wydaje się tutaj logiczny. Może to oczywiście w teorii oznaczać pewne przemiany wewnątrz państwa. Ci młodsi ludzie mogą mieć zupełnie inne wyobrażenie o tym, w którą stronę Rosja powinna się kierować. Bardzo możliwe, że oni rozumieją, jak bardzo destrukcyjna jest dla ich kraju trwająca wojna, choć z drugiej strony w żadnym stopniu nie należy zakładać, że mogą być oni od swoich rodziców lepsi. Oczywiście bardzo często jest tak, że Rodzice nie podzielają wartości i przekonań swoich rodziców, niemniej mówimy tutaj o dość specyficznym środowisku i trudno sobie wyobrazić, żeby ci rodzice wzięli na swoich następców i promowali swoje potomstwo, gdyby ono nie gwarantowało im chociażby bezpieczeństwa w przyszłości, a to bezpieczeństwo wymaga od nich zachowania ostrego kursu. Zachowania przede wszystkim takiego autorytarnego ustroju, w którym po prostu nie będą pozwalali rosyjskiemu społeczeństwu się przeciwko tej władzy zbuntować. Jedyną nadzieję, jaką tutaj możemy mieć, to jest nadzieja na to, że moment tranzycji będzie na tyle destabilizujący dla tego systemu, że komuś uda się ten moment wykorzystać, żeby dodatkowo chociażby w jakiś sposób utrudnić Rosji prowadzenie wojny, czy to będą wewnętrzne protesty, czy protesty w jakiś sposób inspirowane działaniami z zewnątrz. Czy mm, jakieś próby opozycyjne wewnątrz tego mm, dworu putinowskiego, by władzę przechwycić, które także będą miały działanie destabilizujące? Tutaj scenariuszy możliwych jest y, wiele. Nie będziemy próbować zgadywać, który z nich jest najbardziej prawdopodobny. Tak czy inaczej. Pojawiają się pewne sygnały, które mogą nam sugerować, że idą zmiany. Bardzo możliwe, że one nadejdą nie za miesiąc czy dwa, tylko za rok albo i dwa lata. A tutaj bardzo wiele jest możliwe, ale sygnały pierwsze się już pojawiły i trzeba mieć tego świadomość. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję, że wspieracie. Mam jeszcze na koniec taki drobny apel, bo był człowiek, który bardzo pomógł pułkowi Kalinowskiego i prosił mnie tutaj o jakąś drobną pamiątkę, tylko nie jestem w stanie odnaleźć, na której skrzynce mailowej my korespondowaliśmy. Tam było zdjęcie plecaka. Myślę, że osoba, która wie, że to ona będzie wiedziała, jeśli to. Oglądasz, to po prostu daj znać jeszcze raz, bo mm, trudno mi odnaleźć tamte wiadomości. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Jeszcze raz trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.